Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę panią, ja sprawie dzwonię żab. Mam żaby w domu. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam dwa samce żaby ropuchy amerykańskie. I chciałam właśnie, żeby dopuścić tych dwóch samców do samic. Słucham? Ja mam żabę, chciałabym kopulację zrobić. Ja się nie znam na tym, proszę zadzwonić w poniedziałek. Ale wie pan co, one strasznie tryskają mi po akwarium samce. Będą tryskały, jak pan nie zapewnia odpowiedni tyle. Samiec ile może wytrzymać bez samicy? Bardzo długo, jeśli był utrzymany sam, przecież można trzymać pojedynczo te żaby, nie? Ale one we dwóch są, w jednej. To dwa w jednym. Dwa samce razem. Tak, dwa samce, tak. Właśnie dlatego taka historia jest. To ona siada, on wchodzi na nią. Zukratka, on wchodzi na nią, dwie łapy trzymają, te dwie tylnie w tak zwanym ukosie, zgięte musi być. No i wtedy zaczyna się wibracja kopulacyjna. Ja mam, proszę panią, w domu żaby rogate i one przechodzą teraz, proszę panią, tak zwane gody. Co ja mam zrobić, żeby je dopuścić? Żeby się wyluzowały te żaby. O matko, zaskoczyła mnie pani. Czemu? Ma pani samicę? Słucham? Czy samicę można kupić? Myślę, że tak. Samica? Tak, bo ja bardzo potrzebuję. 35 zł. Ale wie pani, jest taka opcja, bo ja mam dwa samce. Czy ona wytrzyma z dwoma? No. Myślę, że tak. Lepiej mieć mniej samic, a więcej samców. Ona wytrzyma na dwa baty, widzi pani. To jedną samicę kupić, nie dwie. Tak, tak, jedną. I ona wytrzymuje dwóch facetów? Tak, tak. O, popatrz, jaka artystka, nie? No, popatrz, kurwa, jak żaba się może. Samiec na okrągło. Dzień i noc. Całodobowy. Całodobowy. Non stop. Samiec. A wcześniej już to robiła? Słucham? A czy ona już wcześniej była używana, ta żaba? Ojejku. O, raczej tak. Ona cię puszczała jednak, to już dojrzała żaba, już wie na co ma. Aha. A czym bardziej jest skopulowana ona, tym bardziej jest ponętna. No wiecie co? To jest ciekawe. Temat żaba. Czym bardziej jest kopulowana, tym bardziej jest ponętna dla samca, żaba. Ona siada, samiec wchodzi na żabę. No i? No i wtedy odgrywa się tak zwana kopulacja żabowa. A jak ma na imię żaba? Ja pani dam znać w poniedziałek wieczorem, dobrze? A ona ma imię ta żaba? Ale to już jest to coś zamówione, także... się spóźniła pani trochę, a tylko mam jedną. Wie pani, ja mogę takie coś zrobić, że oni sobie, wie pani, wyluzują się na żabie i ja mogę żabę oddać. Ale to nie, to nie jest wypożyczalnia. Nie mogą, ale nie mogą sobie dobrze zrobić z nią? No mogą sobie dobrze zrobić, ale to nie. To muszę kupić jednak ją, to cały czas będą ujeżdżać ją, prawda? Żaba ma. Tak. No oczywiście, no a co, językiem to robi? No ale jak to? No musi mieć jakiegoś knotka. Jak zapałka, chyba taki cienki, ja wiem. No tak. Bo cały czas samiec może to robić, prawda? Tak, tak, samiec może na okrągło. A ona musi mu ulegać, bo nie ma gdzie uciec. No musi, no niestety nogi rozkładać i koniec. O, popatrz, każda pozycja to propozycja. No i polewa, wlewa, wylewa, nalewa, przelewa, zalewają, bo bardzo samiec lubi na samicę lać, tak zwany ten swój, prawda, jak to powiedzieć.
spermofor leje na samicę, wtedy on oddaje dźwięki takie dziwne, ona jest zadowolona, całą ją oblewa na wierzchu. No tak, tak. To biedna jest ona wtedy, ta żaba. A ja wiem, widocznie tak ma być. A ile już miała tych facetów? A wie pani co, teraz to pani nie powiem, bo musiała pomyśleć. Aha. A czy w przypadku żab również wchodzi w grę seks oralny? A, to jest sprawa bardzo poważna. Czy żaba z żabą może zrobić seks oralny? Nie ma takiej opcji. Żaba z żabą tego nie wykona, dlatego, bo to jest nie... w ogóle nie przetestowane między żabami. I niehigieniczne. Higieniczne jak nie, higieniczne czy niehigieniczne, to wszystko dozwolone od lat 18 jest, to wiadomo. Tak zwany seks oralny, ale jeżeli już, to między zwierzętami tego nie ma. Prędzej jest między ludźmi. Ale wie pani co, to już bardzo zużyta jest ta żaba? Nie, żaby nie są zużywane tak mocno jak ludzie. Aha. Im więcej ma partnerów, tym jest bardziej taka ponętna. O, popatrz, to jeszcze może jednego samca dokupię, będzie wesoło, będzie czwórka. Chociaż widziałam seks oralny, jak pies wszedł na sukę.